przeniosłam się bardziej na inne pudełko, albo że jest jeszcze pudełko zamykane, ale chyba wolę to. No to wpakujemy pierwsze Collecta Deluxe, bo one są cięższe. Z racji, że są cięższe, to nie chcę, żeby im przygniotły. Nie chcę, żeby im przygniotły te lżejsze na dole. Dobra, jest tutaj ten. Laguna, czyli klacz luzytańska. Tak ma na imię w ogóle. Teraz klacz źrebaka. Ja jeszcze będę w ogóle, bo mnie tutaj będą jeszcze koledzy pomagać w przenoszeniu potem tego. I do wszystkich piszę takie, to jest to, przy okazji też dla siebie. Tutaj napiszę, uwaga, najcenniejsze modele, ewidentnie. Bo będą tu trady, są tu deluxy i tak dalej. Takie kunie to trochę warte. Chodź tu klasyk. Jeszcze ten klasyk i jeszcze dwa klasyki. W tym jeszcze custom. I bodziak. Nie, ale to. Bodziaki to bodziaki. To tu. Coś mi tam uderzyło. Dobra. Podkładka, znaczy dokładnie stojak dla tego konia, który jest już skończony. Choć nie jest jeszcze propingowany, więc nie jest skończony. W sensie, no, on w ogóle nie jest skończony, nie ma koloru nawet. Będzie skończony, jak będzie miał farbę. A z racji, że nie chce mi się już w gniadoszy bawić, ani w kasztany, gdzie on miał być oryginalne malowania, to pomaluję go chyba na biało. Tak będzie chyba najlepiej. Boże, ile tu modeli. Ja jeszcze idę po dwa klasyki. Dobra, jestem. Są tutaj dwa tango, czyli oryginalne tango, tylko że body. I custom, również tango, bo to są te same moldy. To jest ten sam model, tylko ten jest przerobiony, a ten jest oryginalny. Tylko też nie oryginalny, bo jest pomalowany. To jest body. Więc no. I on jest na sprzedaż za 100, jakby ktoś chciał. Tylko nie teraz. Potem będę jeszcze pakować elbiaki, ale z elbiakami to pikuś. Zrobię lepszy filmik z tym klasikiem, którego pomalowałam, ale to nie teraz. Teraz to ja tutaj nie za bardzo. Dobra, coś jeszcze? Jeszcze coś. No to mamy jeszcze inne modele, w tym tutaj dwa drastiki. Jeden jest polskiej artystki, nie wiem jak ona się nazywa. Druga też jest polskiej artystki, również nie pamiętam jak się nazywa. Choć ta autorka to Amelia, ją znam. I to jest jej stary, stary drastik. Dobra. Drastik, który był wysłany na malowanie, a osoba namalowała mi takiego konia jako psa w łaty. Więc ja kiedyś będę tego konia po prostu malować na nowo. Nie warto było tej osobie wysyłać. Naprawdę. Pokazywała piękne prace, niestety też swoje prace i tak dalej, a niestety mi zrobiła jakieś gówno. Dobra. No to zostały nam inne całkowicie modele. Ja sobie też je tutaj wpakuję, ale to w następnym filmie.